Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek dotyczący różnicy pomiędzy surowicą a osoczem. Chciałabym w tym odcinku wyjaśnić definicję słowa surowica oraz osocze, przedstawić różnicę między nimi oraz ocenić realne szanse ich wykorzystania w laboratorium. Zacznijmy od początku. Pobrana krew z żyły, która trafia do probówki, jest określana jako krew pełna. Składa się ona w 45% z elementów morfotycznych, komórkowych oraz w 55% z płynnego składnika krwi, jakim jest osocze. Do elementów morfotycznych należą erytrocyty, leukocyty oraz płytki krwi. Natomiast osocze krwi jest płynem składającym się przede wszystkim z wody, transportującym cząsteczki niezbędne komórkom, elektrolity, białka, składniki odżywcze, ale również produkty ich przemiany materii. Z powodu zdolności krzepnięcia odgrywa podstawową rolę w hemostazie. Białka osocza pełnią różne funkcje. Odpowiadają za równowagę kwasowo-zasadową, ciśnienie onkotyczne, lepkość osocza, obronę organizmu, a w przypadku głodu są źródłem aminokwasów dla komórek. Osocze ma na ogół zabarwienie słomkowe, ale może przybierać także inne barwy, w zależności od stanu fizjologicznego organizmu i spożytych pokarmów. Na przykład zielony może występować u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną, brązowy może pojawiać się w przypadku chorób wątroby, natomiast kolor żółty może pojawiać się w przypadku spożycia dużej ilości tłuszczu. Osocze uzyskuje się poprzez wirowanie próbki krwi. Osocze po skrzepnięciu i rozpuszczeniu skrzepu nazywa się surowicą. Surowica krwi to produkt krzepnięcia krwi i retrakcji rozpuszczenia skrzepu. Jej skład różni się znacząco od składu osocza. Płynna frakcja krwi, pozbawiona krwinek, płytek krwi oraz fibrinogenu i czynników krzepnięcia, w przeciwieństwie do osocza, surowica krwi nie krzepnie. W jej skład wchodzą natomiast rozpuszczalne produkty konwersji fibrinogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi. Makroskopowo, za pomocą wzroku, trudno jest odróżnić surowicę od osocza, ale główną różnicą jest to, że surowica nie zawiera fibrinogenu i czynników krzepnięcia. Jest otrzymywana po krzepnięciu krwi. Jednak w laboratorium definicja słowa osocza jest trochę inna. Ponieważ w warunkach fizjologicznych frakcja osocza, wydzielona po wirowaniu z krwi pełnej, zawsze zamienia się w surowicę, zastosowano antykoagulanty, czyli substancje, które hamują ten proces. Antykoagulanty znajdują się w probówkach w formie płynnej lub liofilizowanej, jako postać suchego proszku, który znajduje się na ściankach probówki. Uzyskane w ten sposób osocze, w zależności od stosowanego antykoagulantu, nazywa się osoczem heparynowym, wersynianowym lub cytrynianowym. Przy dobrym wymieszaniu krwi pełnej z antykoagulantem, krew nie ulegnie skrzepnięciu. Podczas wirowania zostaje oddzielona frakcja osocza oraz elementów morfotycznych. Surowica jest najczęściej używana do oznaczenia parametrów biochemicznych oraz immunologicznych. Osocze antykoagulacyjne jest najczęściej stosowane do oznaczenia krzepliwości krwi, tych parametrów, które znaleźć w surowicy się nie mogą. Jednakże rutynowo w laboratorium stosuje się surowicę krwi, pomimo tego, że wiele testów dopuszcza stosowanie osocza. Osocze jest materiałem o tyle wygodniejszym, że po pobraniu krwi i dobrym jej wymieszaniu z antykoagulantem może być od razu wirowane, co wpływa pozytywnie na czas oznaczania badań. Nigdy nie dojdzie też do zapchania igły podczas pracy analizatorów, ponieważ nie jest możliwe ponowne jego wykrzepianie, jak w przypadku surowicy. Zdecydowanie za użyciem osocza przemawia również fakt ilości pobieranych probówek. Kraje mocno rozwinięte stosują rutynowo osocze. W Polsce myślę, że to jeszcze długa, długa droga do zmiany. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki, pełne merytorycznych treści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Do usłyszenia.